Hej, z tej strony Deku i... Udamy się do kantyny. I myślę, że się zobaczymy na miejscu. Dobra, dobijamy do kantyny. Nie mogłam się zebrać. Dobrze się czujesz? Głowa mnie boli. Przecież Frank, miałeś zabierać stąd ludzi. Jest coraz gorzej. Nie myślę o tym. Przynajmniej żyjemy. Kurde, Frank. Jeżeli macie rannych, w innym oku czekają leki oraz żywność. Dajcie nam znać przez radio, albo wywieźcie flagę na budynku. Nocni biegacze wrócili. O, Frank! Aiden, jesteś cały? Frank, jeśli idziesz do twierdzy, to ja idę z tobą. Młody, przestań. Usiądź i posłuchaj mnie. Ocaliłeś wielu ludzi. Gdyby nie ty, nie zdołałbym nikogo ostrzec. Ale nie powinieneś brać w tym udziału. Tu nie chodzi o Waltza. Stawka jest zbyt wysoka. Co masz na myśli? Słuchaj, powiem ci, ale to musi zostać między nami, jasne? Po prostu mów. Będzie więcej ataków, Aiden. Williams mówi, że większość Central Loop zostanie zniszczona, rozumiesz? To ma być groźba czy kłamstwo? Nie dowiemy się, dopóki z nim nie pogadamy. A jeśli to pułapka? Aiden, posłuchaj. Na początku pandemii Villador było jednym z 20 miast odizolowanych przez Gierę. Wiesz, ile z nich zdołało dotąd przetrwać? Żadne. Poza naszym. Zbombardowano je, kiedy wirus wymknął się spod kontroli. Villador ocalono, bo ktoś przerwał naloty. Sądzę, że to był Williams. Nie ufam rzeźnikowi ani Waltzowi, Frank. Chcę iść z tobą. Jeśli coś pójdzie źle, przyda ci się wsparcie. Okej. Wiem, że cię nie powstrzymam. Pójdziesz z nami, ale masz robić, co ci mówię. Zrozumiałeś? Aiden! Aiden! Czy to są jakieś retrospekcje, czy... Tak. Kurwa! Co się z nim dzieje? Spadajmy stąd! Ja nie wiem! Przemienia się! Hej, nie możemy dłużej czekać. Musimy ruszać. W porządku? Otwieraj. Renegaci będą tu lada chwila. Hej, nic ci nie jest? A, przeżyję. Napij się. Na pewno wszystko gra? Jest okej. Będzie okej. Nie wiedzą? O następnym ataku? Nie, nie wiedzą. Zamierzasz im powiedzieć? Jeśli dogadamy się z pułkownikiem, nie będę musiał. A jeśli nie? To jutro już będzie po nas. Tak czy siak zasłużyli na imprezę. Chodźmy po Juana. On też świętuje.
Słyszałem, że następne zawody w Carnage Hall będą bardziej efekciarskie. Jeden koleś w Outfield. Gdzie Matt? Jest już? Czy modnie się spóźni? Jest na górze. Czeka. To chodźmy. Aiden, stary. Fajnie, że żyjesz. Ty też, Nikolas. Stary, gdyby nie ty, byłoby już po mnie. W sumie to wszyscy bylibyśmy martwi. Na razie, amigo. No to co, mamy iść na... na dach. Ej, Matt, wszystko w porządku? Zjebany pomysł. Co jeśli to zasadzka? Musimy zaatakować skurwysyna, zanim spali miasto do gołej ziemi. I dlatego mamy przejebane. Ten pojeb pogorszy już i tak złą sytuację. Dosyć! Williams mówi, że rakiet jest więcej. Skoro to wie, może umie je powstrzymać. Ponieważ wspaniałomyślnie zgodził się z nami pogadać, ładnie się wszyscy ubierzemy i grzecznie udamy się na jego małą wysepkę. Ruszaj dupę, Matt! Tylko jeśli mu dokopię. Idziemy na rzeź. Dobra, a my mamy się też gdzieś udać. A jeszcze najpierw z Juanem pogadamy. Kupiłem się ostatnio. Mój człowiek. Moim zdaniem. Gdzieś tu w pobliżu mam się z nim pogadać. Ale trochę wyżej. O, cześć, Juan. Hej, Aiden. Nie idziesz? Trochę sporo się ich tam kręci. Dam sobie rękę uciąć, że Matt to zjebie. Gwaran kurwa tuje. Masz plan B? Coś wymyślę. A jeśli on coś wymyśli? Nie martw się tak. A co mam do roboty? Frank! Kurwa, wiedziałem! Frank, pomóżcie! A wy to kto? Renegaci, tak? Nie nadążasz. Mamy półtorej minuty, to zdążę to przeszukać szybko. Zatrzymać ich! Nie odpływaj, Frank! Złap tych skurwieli, zostanę z nim! Co się stało? Co się stało? Postrzelili go renegaci! Gdzie byłeś? Aiden! Nie ruszaj się! Aiden! Łap to auto, bo nie dotrzesz do rzeźnika! Spraw, żeby przeżył. Ścigę ciężarówkę. Nie mogą go zostawić. Pomóż Frankowi. Pomagamy Frankowi. Nie zostawię go! Strzała jest zatruta. Nic tu nie poradzisz. Miałem rację. To była pułapka. Weź to! W ciężarówce jest lokalizator. Nie pozwól im uciec! Cokolwiek się stanie. Obiecaj, że będziesz za wszelką cenę chronił Lawan? Obiecaj! Obiecuję, Frank. O, kurwa mać. Margaret mogłaby pomóc. Przekaż jej to. Nie, jak zostawisz auto, rzeźnik nie odpowie za zabicie Franka. Chcesz ocalić Franka? To leć. Zdobędę to antidotum. Łap to auto, słyszysz? Łap je! Przecież ma nadajnik, więc Aiden? Stążymy. Jesteś tam? Co się dzieje? Aiden! Zaatakowali nas, Frank oberwał. Zatrutą strzałą. Czy on... Wylizę się. Idę do zielarki po antidotum. Idę do rzeźnika. Zabiję tego jebanego mordercę. Nie, Lawan, idź do Franka. Potrzebuję cię.
Nie mam wyjścia. Zostaw rzeźnika i Waltza mnie. Zajmij się Frankiem. Dobra. Dorwij ich. Za Mię i za Franka. Za Mię i za Franka. Nieładnie, nieładnie, rzeźniku. Chyba to renegaci, a nie rzeźnik. Ci od Waltza, nie? Pomocy! Przyjaciel! Renegaci go otruli! Spokojnie. Pokaż mi tę truciznę. No i... Shh. Margaret! To na pewno sprawka renegatów? Tak! Dlaczego pytasz? Aiden, masz antidotum? A jeszcze nie, ale... Ta trucizna jest cholernie silna. Frank już długo tak nie wytrzyma. Muszę szybko dostać antidotum. Podaj mi słoik. Ten z zielonymi ziołami w środku. Czujesz? Ten sam zapach. Renegaci używają kurary. Jest bezwonna. Nie ma gorzkiego zapachu jak to. Po prostu powiedz, co mam znaleźć. To jest święty fiołek. Jego działanie neutralizują zioła wodne. Potrzebujesz 5 ziół, żeby stworzyć odtrutkę. Rosną pod wodą w pobliżu. Przed podaniem wymieszaj je z tym. Dzięki, Margaret. Lub do wody. Skąd my to znamy? O, widzę pierwsze. Dobra, pierwsze ziółko mamy. Serio? Pod wodą ten dźwięk słyszymy tak dobrze? To już lekka przesada. I to jeszcze nie przytłumione ani nic. Dobra, już widzę 3 punkty jeszcze. Kurde, schemacik na broń. Dobra, mamy ziółka. Opada z sił, Aiden! Mam antidotum, zaraz będę. Trzy minuty na 2,5. Damy radę. Już prawie jestem. Jeszcze wymieszać musimy te leki, te antidotum. Masz to? Tak, mam. To dalej. Aiden, obiecałeś mi coś, pamiętasz? Dotrzymam słowa, bez obaw. Odsuń się! Wypij to. Okej. Dawaj. Dawaj. Frank? Frank? Nie. Nie, nie, nie! Frank, błagam! Walcz, ty draniu! Walcz! O! Kurwa! Jezu! Wróciłeś, Frank, już dobrze, spokojnie. Oddychaj, okej? Okej.
Odetnę Williamsowi fiuta i wsadzę do gardła. Znachorka coś mi powiedziała. Co? Podobno renegaci nie używają takiej trucizny. A jednak... Mieliby zabijać Franka, skoro Williams chciał gadać? Bo to było kłamstwo. Idę do twierdzy. Na pewno nie z tą raną. Ktoś powinien z nim zostać, Lawan. Dobra, poproś Jacka o pomoc. Wie, jak wejść do twierdzy. Aiden, nie spierdol tego. Mówisz, masz. Jack, Lawan mówiła, że masz dojście do twierdzy. Wejdź na dach, Aiden. Będzie ci łatwiej namierzyć sygnał z furgonetki. Przekupiłem kierowcę renegatów. Będzie na ciebie czekał. Przemyci cię do twierdzy. Kim on jest? Kimś, kogo łatwo kontrolować. Zobaczysz. I nie zatrzymałeś go wcześniej? Chciałem, skurwiel spanikował po strzelaninie. Na szczęście mamy nadajnik. Idź na dach, zanim sygnał zaniknie. Matt, mam sygnał. Dobrze, tak trzymaj, Aiden. I trzymaj się dachów. Nie zgub go. Nie zgubimy, nie zgubimy. Tylko przydałby nam się impet z podmuchem. O, właśnie. Skręcaj. Jack, sygnał zanika. Nie biegaj po ziemi, bo go kurwa zgubimy. Trzymaj się dachów. Jack, zaraz go zgubię. Sygnał znowu zanika. Trzymaj się dachów, Aiden. Bez furgonetki nie dostaniemy się do twierdzy. Ej, no, ta furgonetka gdzieś tu miała być. Trzymaj się dachów, Aiden. Bez furgonetki nie dostaniemy się do twierdzy. Tu jesteś. I kontynuuj pościg. Wejdź do twierdzy i opuść przegrody. Kiedy poziom wody spadnie, wprowadzimy naszych ludzi. Czemu mi ogólnie inaczej pokazywało pościg? Dobra, lecimy prosto na cel. Okej, widzimy, gdzie wjeżdża. Dobra, my tam już się dostajemy do środka. Małe tam rzeczy poboczne się strafiły, więc je ogarnąłem. Przejście do epilogu. O, dobra. W teorii tutaj nie mamy nic zrobione. I tu, ale to najwyżej po fabule też będzie można to dokończyć w razie co. A nie, więc i żyje. Tutaj po prostu te budynki zostały zniszczone. Dobra, lecimy na finał. Muszę jakoś się tam dostać. Wow, chyba po raz pierwszy samą latarkę zapalasz.
Wow. Szlak! Muszę stąd spadać! Będziemy biegli. Nie ma co walczyć tutaj. Raz, dwa. Halo, Aiden! Zaczynasz mnie ostatnio coraz bardziej wkurzać, wiesz? Gdzie dalej? I tu już mamy chyba ufałkę, nie? Dobra, otwieramy szyb windy. I z powrotem na dół, jak byliśmy na dole, okej. Renegaci są całkiem coś inni. Nie ruszaj się. Czemu wy wyglądacie inaczej? Dobra, otwieramy drzwi. Jest ciężarówka. A, nie dotykaj mnie! Wynoś się stąd! Zabierz mnie do twierdzy. Ciebie? Odbiło ci? No jedź. Steve, my już się znamy. Co tam się kurwa wydarzyło? W jednej chwili wszystko było dobrze, a potem nagle kurwa wojna? Nie powinienem był się w to pchać! Jak nie zabije mnie Williams, to Matt! Mam przejebane! Przecież ja zdradzam jebanych renegatów! Ja jebę! Przemyć mnie i będzie dobrze. Rzeźnik trzyma mnie za jedno jajo, a Matt za drugie! I ciągnął kurwa w dwie strony! Co za parszywe miejsce. Ja słyszałem wykryto pojemnik z inhibitorami. Ty! Ty jebany cipuje! Odbierz! Powiedz, że wszystko gra. Jestem dziwki! Co tam? Pewnie chcecie się dowiedzieć, co tak długo! Jesteś w trasie! Daleko! Nie, niezbyt. Trochę, no bo... Zaraz dojadę! Wszystko gra! Tylko nie pomyl znowu hasła, bo... Tym razem... Odstrzelimy dziłę! Świetnie! Buziaczki! Dlaczego zatrudniamy samych takich zjebu? Jakie jest hasło? Trzy razy... Nie! Czekaj! Cztery! Nie! Trzy! 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 Tak, na pewno! Lepiej się nie pomyl. Trzy razy. Kurwa, może jednak cztery? Cztery! Zginę przez jeden jebany klakson! Było blisko, co?
I słuchaj, Steve, nie mów nikomu, że tu jestem. Siedź cicho, bo wrócę i zrobię ci krzywdę. Rozumiesz? Będę! Najcichszy z cichych! Ale mam przesrane. Teraz co mamy za zadanie? Aiden? Udało się. Frank doszedł do siebie. A, dzięki Bogu. Dzięki tobie. Ale coś jest nie tak. Ciała renegatów zniknęły. Chciałam poszukać trucizny, o której mówiła zielarka. Ale Jack kazał swoim ludziom zabrać zwłoki. Dziwne. No właśnie. Coś tu nie gra. Uważaj. Nie widzą mnie. A co ten Jack Matt odwalił, żeby zabrać ciała renegatów? Dlaczego mnie widzą w wodzie? Jest ta drabina. Jest jeszcze jedna drabina. To się udamy tą boczną. Spadł, uwa. Wow, cały obóz przyszedł. Nie lubię regeneracji. To za Franka. To za Franka, wiecie? Takie ekipy to nie mogę już opuścić. Dobra, możemy szukać. Rozkaz zabójstwa. O, przeczytajmy, bo to może nam dużo wyjaśnić. Renegaci, nadszedł czas, kiedy rozpocznie się atak bombowy i wybuchnie chaos. Nie stracicie z oczu pielgrzyma. Jeśli jest na tyle głupi, zapewne będzie szukał W. Pamiętajcie, każdego, kto pozwoli pielgrzymowi ujść życiem, czeka śmierć. Szkoda, że Aiden tego nie komentuje. Karta zarażonego, wyjedz. Zamknięte z drugiej strony, kto by pomyślał. Tu tak samo. Jakaś klapa? O, właśnie. Czy ja mogę bezpośrednio sobie tu wpłynąć? Unikając całej walki. Teraz tylko jakoś
gdzieś tu przepłynąć. No kuszą te skrzynie, kuszą. Dobra, amunicja to mnie nie interesuje. Ale na pewno nie tędy. Może tu gdzieś przy samym dnie. O nie, tędy nie. To ja jeszcze bym sprawdził tą stronę. I to o to chyba chodziło. Winda nie działa. Ładnie nożykiem dostali. A mi by się przydały szmatki. Przestraszyłeś ją. Graj, Anno. Nie ma się czego bać. Aiden, tak? Przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem znaleźć Waltza. Widzisz... Tak, szczerze, to Waltz i ja nie za bardzo ostatnio się dogadujemy. Gdzie jest Frank? Prawie zginął. Co? Co się stało? Twoi ludzie... zastrzelili go! Czekaj, Sam. Widziałeś to, jak do niego strzelają? Matt widział. Moich ludzi? Wysłałem jednego, Aiden. Tylko kierowcę. Aiden, co się dzieje? Później policzymy ciała. Ty i Waltz rozpoczęliście ataki i napadliście Franka. Nie miałem z tym nic wspólnego. Przerwałem ataki 11 lat temu i próbuję przerwać je teraz. Waltza tu nie ma. Nie słuchaj go, Aiden. Opuść przegrody. Wiesz, czego on chce, prawda? Jeśli mnie nie zabijesz, zrobią to on i jego cholerne zbiry. Chcesz znaleźć Waltza, Aiden. Tak jak ja. Musisz mi zaufać. O kurde. Matt zabrał ciała. Wysłał tylko kierowcę. Wiecie co? Nie ufam pułkownikowi. Znaczy Mattowi. A ten rozkaz zabicia, który znalazłem, to dotyczy chyba mnie. Bierzemy Matta. Nie nabierzesz mnie, rzeźniku! Gdzie jest Waltz? Próbowałem przemówić ci do rozumu. Podejście. Przegrody. Jack, opuszczę przegrody. Szybko, Aiden, inaczej nie wejdziemy. Zasilanie wysiadło. No to musisz je włączyć. Ja jestem gnojem. Byłaś, ty tchórzu. Jest i pielgrzym. Na kolana gnoju. Błagaj o życie.
Powiedziałem, na kolana. Dobra. Tyle z niego. Powinno zadziałać. A teraz pora wpuścić Jacka i resztę. O, nie mogę podnieść. Tylko co te przegrody zrobią, nie? Przecież my miasto zatopiliśmy. Czy mi się tylko wydaje? Czy my odtopiliśmy miasto? Monstra? Aiden, dobra robota. Co z rzeźnikiem? Nie wiem, chyba uciekł. To my chyba tą część mapy odblokowaliśmy ogółem. Przez puszczenie wody. Pytanie, czy nie zalałem przypadkiem bardziej tych terenów tutaj. Przez to. Żeby dorwać po prostu rzeźnika. Nie możemy mu odpuścić, Aiden. Rzeźnik musi zapłacić za to, co zrobił. Słyszałeś? Ktoś jest jeszcze w budynku. Sprawdzę to. W sumie chyba powinniśmy zaufać pułkownikowi. Ale Juan nam powie, czy warto, czy nie warto. I ten run gry. Komora główna, tak? My tu jesteśmy. Parter. Dobra, otwórzmy te drzwi. Halo? Jest tu kto? Nie podchodź do mnie, kurwa! Nie podchodź! Słyszałeś? Spokojnie, nic ci nie zrobię. Nie znajdziesz tu mojego męża. To gdzie on jest? Nie wiem. Co to za miejsce? Kwatera Wolca. Ten psychol nikogo tu nie wpuszczał. Szukałam tylko jakiejś kryjówki. Nigdy wcześniej tu nie byłam. Tu nie jest najbezpieczniej. Idź, ukryj się gdzieś. Gdyby ktoś pytał, nie znamy się. Dziękuję. Hej, Jack. Williamsa tu nie było, ale znalazłem pokój Wolca. Nie martw się. Widzieliśmy, jak rzeźnik opuszcza twierdzę z garstką renegatów. Szybko. Pracował tu nad czymś.
Co nam robiłeś, ty zasrany pojebie? Nagranie Waltza numer 3. Zaraz byśmy sobie to odsłuchali, jak są gdzieś jeszcze jakieś kolejne. Tylko bym wolał je w kolejności odsłuchać. Nagranie Waltza 1. Jest nagranie Waltza numer 2. Okej. Okay. Ja bym chciał to odsłuchać. Raport 24/2036. 130 dzień roku. Minęło 6 miesięcy, odkąd skończyły się fundusze. 20 od ostatniej poprawy. Pacjent nieprzytomny. Po podaniu związku nieznacznie wzrosło ciśnienie krwi. Widoczna aktywność źrenic. Jedyną szansą na postęp jest powrót do X-13. Jeśli można potwierdzić te informacje i komendant Lucas znalazł klucz GRE, istnieje szansa na pogłębienie tych badań. Trzeba do tego doprowadzić. Raport 13/2036. 105 dzień roku. Koniec funduszy. Próby odtworzenia związku nadal nieudane. Pacjenci reagują niekontrolowaną agresją. Wzmacniam zdolności psychofizyczne ze względu na brak obiektów badań. Testuję związek na sobie. Raport 20/2036. 126 dzień roku. Informator z Old Villedor wyjawił mi, że komendant Lucas to znalazł. Znalazł klucz GRE. To znaczy, że można znów wejść do X-13. Wysłałem oddział rozpoznawczy pod wodzą Dylana na stację metra Old Villedor. Czekam na raport. W tym odcinku było już wszystko, więc grałem z wami Deku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!